Siema wszystkim, z tej strony Sauli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa. Więc jeden co cię zrobić, dajemy sobie tutaj szukaj i wpisujemy sobie kod 2410, następnie 1584, na samym końcu 0608. Dajemy sobie enter. Oczywiście pierwsza mapka po lewej stronie. Pamiętajcie, żeby była prywatna, żeby po prostu wam tutaj nikt nie przeszkadzał. Pamiętajcie, żeby był ten przycisk z expem, ponieważ jeżeli go nie będzie, to po prostu tego expa możecie nie dostawać. Więc dajemy sobie wybierz, dajemy sobie teraz graj, szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, bo dzięki temu organizować konkursy dla was. Ostatnio był konkurs na dwa karnety bojowe, więc dajemy sobie teraz szukaj. No i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was tutaj załadowało, to jedyne co cię zrobi, to oczywiście sobie stąd wychodzimy. Jeżeli stąd wyszliście, to także wychodzimy tutaj i wskakujemy sobie tu. Dowolna emotka. No i klasycznie teraz pojawi się tutaj przycisk w prawym dolnym rogu, który musicie znaleźć. Klikamy sobie na niego E i teraz po prostu czekamy, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas tutaj się skończy, to mamy kilka rzeczy do zrobienia. Pierwszą rzeczą z tych wszystkich tutaj jest wpisanie oczywiście kodu. Kod to jest 9584. Dajemy sobie confirm i teraz jedyne co musimy zrobić, to po prostu robić to co ja, czyli pierwsze co robimy, musimy sobie tutaj zeskoczyć, zeskakujemy, wbijamy tutaj na dach, oczywiście w to miejsce, tu i bierzemy pierwszy przycisk. Teraz udajemy się do drugiego, drugi przycisk będzie oczywiście z tyłu i wbijamy sobie na basen, czyli basen jest tu. Wbijamy tutaj i teraz jedziemy na górę, tutaj na ten trawnik. I tutaj pod schodami będzie kolejny przycisk, który musimy sobie kliknąć. Klikamy sobie oczywiście i on się także pojawi. Teraz wbijamy na basen, tak jak mówiłem wcześniej. Także tutaj. I jeżeli już będziecie tutaj, to musimy zrobić bardzo fajną rzecz. Czyli jeden co musicie zrobić, to po prostu wziąć tutaj, wejść do środka. I tutaj. Teraz pierwsze drzwi prawo. I dokładnie w tym miejscu powinien być przycisk na tej lampie. Więc klikamy sobie E i za nie także zaczniemy dostawać expa. Teraz wbijamy tutaj sobie znowu na basen i teraz trzecie drzwi, czyli dokładnie ta, i musimy tutaj także wejść. I to jeżeli tutaj wejdziemy, to na telewizorze także będzie wcisk z expem. Lecimy sobie teraz dokładnie na tą miejscówkę, dokładnie tutaj. I tutaj przycisk będzie w bardzo prostym miejscu, ponieważ jeden co musicie zrobić, to po prostu sobie tutaj do tyłu popatrzeć i tu jest przycisk. Teraz idziemy sobie do kolejnego miejsca, czyli jeżeli tutaj już zeskoczymy, teraz idziemy sobie do tego sklepu jakby. I tutaj także drzwi. I tutaj będzie emotka. I tu będzie farma, na którą jeszcze nie wchodzimy, ponieważ jeszcze musimy pójść do jednego miejsca, czyli wbijamy do lifta, który nas stepa tutaj, czyli tak naprawdę nie musieliśmy lecieć, ale jeżeli was już stepało, tutaj zeskakujemy, tylko żeby nie spaść i musimy sobie tutaj wejść za barierkę, także musimy sobie tutaj dolecieć. Wbijamy tutaj. I tu będzie kolejny przycisk, także klikamy sobie E. No i teraz idziemy do miejsca, które wam właśnie przed chwilą pokazałem, czyli tutaj. Wbijamy dokładnie to miejsce i tu robimy E. Więc jeżeli tu już E kliknęliście, bierzemy sobie te trzy bronie i po prostu sobie te expo tutaj farmimy, więc staniemy sobie tutaj w progu. I do tego kurczaka jest naprawdę dosyć spora ilość expo. Także życzę wam miłego wspienia i widzimy się już w kolejnym filmie jutro o godzinie 15. Siemanko.